No hej. Cześć, to ty? No tak, a co, spodziewałaś się kogoś innego? Znaczy nie wiedziałam, kogo się w sumie też spodziewać. A takie pytanie, czemu ty w ogóle prowadzisz tego bloga? Myślałam, że lubisz Larę. Dlatego, że Lara po prostu mnie olała. Powiedziała, że nie chce mieć ze mną nic wspólnego. No to teraz nie będzie miała nic wspólnego z żadnym facetem. Ej, w sumie niezłe. A tak w ogóle... to sorry za to, co ostatnio było. Bardziej chodziło mi o Larę, żeby ją dojechać. No dobra, a ty czemu jej tak nienawidzisz? No, stare dzieje. Kiedyś byłyśmy przyjaciółkami, ale się pospinałyśmy. Szkoda gadać. A w ogóle masz jakiś pomysł na kolejny wpis? No szczerze mówiąc, to myślałem, że ty mi coś tam podsuniesz. Tam pisałeś zresztą, że jakieś haki na nią masz. No jest ich tak dużo, że no po prostu teraz już nie zdążę, więc... Dobra, to później ci to powiem. Dobra, a o której by ci pasowało? Dam ci też znać, bo ja teraz muszę lecieć do szkoły, więc... No to ja z tobą pójdę, bo tam jeszcze 2 godzinki mam. Nie, nie można z tym razem przecież zobaczyć. No dobra, racja w sumie. No dobra, to cześć. No hej. Noemi chce jak najszybciej powiedzieć Larze, kto prowadzi bloga. Lara. No i co, wiesz, kto to założył? No nie uwierzę, że to jest ten twój typ, który chciał cię umówić na randkę. Nie no, żartujesz? Kacper Dybała? No. Nie no, spodziewałabym się każdego. Dobra, to co, idziemy do dyrektora? Nie. Tam jest skłosek, idziemy do niej, ona go zrówna z ziemią. No dobra. Chcesz cokolwiek robić, a już na pewno zanim mi to oddasz. Takie bzdury totalne. Proszę wziąć to do domu pani... i poprawić. Słucham. Proszę pani, my wiemy, kto założył tego bloga i to nie jest Noemi. To był Kacper Dybała. Niech pani zobaczy. Mam go nagranego. Też nie wiedziałam, kogo się w sumie też spodziewać. A takie pytanie, czemu ty w ogóle prowadzisz tego bloga? Myślałam, że lubisz Larę. Dlatego, że Lara po prostu mnie olała. Powiedziała, że nie chce mieć ze mną nic wspólnego. No to teraz nie będzie miała nic wspólnego z żadnym facetem. Ej, w sumie niezłe. Wiecie, gdzie jest Kacper? No... tutaj. Kacper, proszę do mnie już. Słucham? Proszę mi powiedzieć, dlaczego umieszczasz zdjęcie Lary w internecie? Ależ, że ja nic nie zamieszczam. Nie wymigiesz się, pani Kłosek już o tym wszystkim wie. Noemi, uważaj na słownictwo, dobrze? No dobrze. A ty, Kacper, w tej chwili przeprosisz Larę? Ja jej nie będę przepraszał, bo to jest wszystko jej wina. I wystarczyło, żeby się ze mną umówiła. Kacper, ty chyba zapomniałeś, z kim rozmawiasz. Lara nie ma obowiązku umawiania się z tobą, a ty nie masz prawa umieszczania jej zdjęć w internecie. Idziemy w tej chwili do pana dyrektora, tam wszystko wyjaśnisz. A ja jeszcze zastanowię się, czy nie zadzwonić po policję. Ale jak to? W tej chwili, proszę, już.